Jeszcze jednak nagram jeden film. Wydaje mi się, że na tym miejscu, jak będzie zimno, albo coś, albo potem będę lecieć. Nie wiadomo, czy będę mieć czas i tak dalej. Także postanowiłam nagrać w zasadzie drugi, a może taki, jakby tamten, taki dodatkowy policzyć, to w sumie trzeci odcinek serii składniki perfumowe. Że tak powiem, co dany składnik może zrobić. Jakby tworząc zapachy, już pewne rzeczy są brane pod uwagę Co może coś podkreślić, co może coś uspokoić Co może coś uwypuklić itd., itd. i tak dalej, i tak dalej Po prostu są składniki, które mają dużą rolę I potrafią się z czymś dopełniać Potrafią być bardzo ważne, niezwykle istotne Gdy używamy jakiegoś składnika innego I zaraz o tym opowiem, że tak powiem Do czego służy styraks? Labdanum kostus, co tam jeszcze, właśnie te aldehydy i różnego rodzaju aldehydy i ich ryzyko, może idźmy po kolei przez różne zapachy, to będzie mi się przypominało, o których składnikach koniecznie chcę opowiedzieć. Jeżeli mamy składnik perfumowy, który dla nas ma za dużo słodyczy, chcemy ten słodycz zdjąć. Zrobić coś bardziej ponure, bardziej wytrawne, to na przykład styreks. Akurat ten styreks, który jest w Sopockim stylu w laboratorium, on pachnie w zasadzie jak taki wytrawny, ponury ogród, dlatego ja już przy pierwszym tworzeniu widziałam jego ogromny potencjał w tych zapachach wiosennych, tych chłodnych kwiatach, i on został użyty też między innymi w tym Biento berde, Violet, czyli tych zielonych fioletach. Z kolei, jeżeli chcemy zapach zaokrąglić. Dodać yy, bardziej takiego zaokrąglenia i słodyczy i ciepła, podkręcić miód, na przykład labdanum. Yy, mamy też taki składnik jak dawana. Ja mam w jednym zapach, który nawet ma dawane w nazwie. Yy, do to a propos tych poszukiwań Agnieszki, yy, tej wanili to opowiem, bo wspominałam o tym zapachu i właśnie ono się nazywa Wanilia Dawana. Co robi dawana? To też ostatnio w jakimś zapachu w Sopockim stylu sobie sprawdzałam. Też mocno zagrała. Robi taką owocową miodowość, taki miód owocowy, więc też warto wziąć pod uwagę, jeżeli lubimy miód, że możemy poszukiwać w składnikach wosków szczelniego, ale również dawany. To też nie jest tak, że jeżeli widzimy labdanum, że to na pewno będzie jakiś ciepły, słodki i tak dalej zapach. On może coś zaokrąglić, ale jednocześnie są zapachy, które mają isterex i labdanum. Jakby coś wpływa na coś, coś wpływa na coś niezależnie od siebie. Jeżeli chcemy nadać y, zapachowi, na przykład, y, żywiczności, to na przykład elemi. Jeżeli chcemy dodać zapachowi takiego wręcz rozgrzania, roziskrzenia, to na przykład gwajakłód, szafran. Szafran przepięknie się właśnie podbijają, właśnie z tym gwajakłód ten, ten, ten właśnie istny płomień, żar, iskrzenie. To na przykład zostało wykorzystane Fuerza Forestal Navidad. Mamy też na przykład Black Tea, która jest taką ponurą, ciemną, czarną herbatą, i ona pięknie robi się bardziej strzelista właśnie z użyciem bardzo ważnych tutaj szafranu. Jeżeli z kolei wytrawność jeszcze też silną dodaje kostus, ale zauważyłam przy Cuero de Café czy tam był użyty kostus, że on powoduje wytrawność, taką ostro wytrawne zapachy. on są niesamowicie Wytrawne, gorzkie, ta czekolada deserowa, właśnie ponura, iście ponura kawa, ale te zapachy, na przykład kurelę kafe, są bardzo trwałe na mnie, ale one jeszcze zresztą też dojrzewają. Na razie one tak bliżej skóry siedzą, natomiast one jeszcze dojrzewają. Wiem, że kawa to może dojrzewać nawet kilka miesięcy, więc ona jeszcze na pewno też może nabrać yy, takiego większego yy, tego uderzenia, ale yy, przy tworzeniu czekolady, na przykład kawa jest bardzo mocna w tych składnikach w Słopockim stylu, czekolada już mniej i teraz jak czekoladę wydobyć podkręcić? Oczywiście paczulą, ale też odrobiną kawy na przykład. Co tam dalej? Jeżeli chcemy na przykład drewna, to dąb potrafi być taki sam sobie bardziej wytrawny, sandał potrafi być taki kremowy, mleczny, czyli dodany do tej gładkości, na przykład zapachom, ale potrafi być problematyczny. A z kolei cedr to potrafi być taki też chopowaty, ostry, drzewny, różny. Ja cedr bardzo lubię. Sandowski mam różnie, dąb raczej lubię. Chyba na razie spauzuję się, zastanowię, o jakim jeszcze składniku chciałabym koniecznie opowiedzieć. Te aldehydy. Więc na przykład, jeżeli mamy mleczność, to mleczność może być podbita laktonem. Jest jeszcze taki składnik, nie będę mówić nazwy, ale nazwa się M. Dokoń, dokończyć oczywiście powinno się lakton, który ma w sobie mleczność, dym i odrobinę soli i on dodawany w małych ilościach potrafi różne rzeczy podkręcić, właśnie na przykład zaoszczędzić taką wręcz paloną kawę albo podkręcić mleczność, yy, no dodać jakiejś zadziorności tego typu kwestie. Jeżeli mamy składniki perfumowe i mamy owoce, jeżeli uważamy, że owoc jest nieudany, można go modyfikować. Bardzo częstym modyfikatorem jest wytrawność bardzo dana w formie ekstraktu naturalna czarna porzeczka. To jest akurat ekstrakt naturalny i on ma w sobie bardzo dużo wytrawności, goryczy i on może w znacznym stopniu różne rzeczy modyfikować. Nadając tym innym owocom, Takiego w dźwięku bardziej ogrodowego, bardziej naturalnego, dodane do mango, to jest akurat bardzo udane w sopockim stylu, zrobi się efekt takiej skontrastowanej marakultury. która ma i słodycz, i cierpkość, i wytrawność, i to zostało wykorzystane w karibę. W drugim szlachetnym gurmą moim, bo trzeci było Almendro, El Mundo d'Almendro, ter górą. Ważne jest to, że jakby połączenie tych owoców potrafi zachować i słodycz, i cierpkość, i gorycz, kontrasty. Co tam jeszcze? Aldehydy. Więc zielony jest bardzo silny, ale na przykład biały potrafi unieść mleczność i też tak w ogóle unieść zapach jest jeszcze cytrusowy, który jest, wydaje mi się pod kątem mocy, yy, taki pośredni. Z jakimi składnikami trzeba uważać? Właśnie z porzeczką, bo ona potrafi mocno zdominowywać, więc trzeba wziąć pod uwagę to. Ona jest bardzo silna, ona nabiera mocy, tak samo zielony aldehyd. Kumarena nabiera mocy, ale kumarena nie jest jedynym składnikiem, który można dawać migdałowość. Mamy tonkę, mamy heliotrop. Mamy też pewien składnik, którego nazwę mam nie podawać, ale on też ma takie trochę przestrzeni migdałowej. Co robią składniki różne molekularne? To już mówiłam tutaj może już nie będę o tym wspominać, ale przypomnę, że są też składniki, które na przykład nadają wilgoci takiej nadmorskiej przestrzeni ozon. Kalonek, dobrze pamiętam, to było to z arbuzem. Jeszcze był jeden, który miał taki efekt trochę wodnego melona, także tego typu kwestie też są wykorzystywane, które mogą być takie wieloniuansowe, odświeżać, dodawać wilgoci zapachom. Składniki frankincense, a na przykład olibanu. Olibanu jest bardziej sakralnym chodziłem. frankincense jest takim bardziej w lesie, drzewnym, drewno, kadzidło trochę pieprzu nawet może być, bo też pieprz mamy różowy, mamy czarny, ale ten ta pieprzność też potrafi być w różnych innych składnikach. Znowu chyba spauzuję, pomyślę, o czym jeszcze bym chciała opowiedzieć, jeżeli chodzi o składniki. Mówiłam o tej kwestii migdałowości, tak samo jest z kokosowością, są różne składniki, które mogą mieć efekt kokosowy To może być oczywiście kokos, mleczko kokosowe, to może być figa, która da efekt kokosowy, zwłaszcza drewno figowca i ten kokosowo-drzewny aspekt, drewno gruszy Ja akurat jestem daleko od tych kokosowości, ale tak mówię informacyjnie, ja raczej właśnie takich rzeczy unikam Z taką sandałową też potrafię mieć taki wydźwięk gardenia, także ja takowych składników unikam Czarny agar jest taki składnik w sopolskim stylu, to jest taki przykład agaru, dzień za nim nie przepadam, który jest taki przyjemniejszy, taki słodszy, taki do użycia, takiej drogocenności, także jest to możliwe. Um, jeżeli chodzi o bursztyn, nie mylić z ambrą, też jest w tych składnikach. On jest bardzo sensjonalny, bardzo ciepły i bardzo słodki, może mocno osłodzić, więc w pewnym momencie był dodany, ale potem jednak ta słodycz była zdejmowana i ostatecznie przy złocie zrezygnowałam z tego zapachu, wolałam trochę miodu i innych rzeczy, które mi też nadaje gęstości, właśnie co nadaje gęstości? Miód, mango jest gęste elemi, y, ta żywiczność też także są sandałowy z takiej gęstej kremowości, także są składniki, które nadają y, też gęstości, takie składniki też są są składniki, które nadają wytrawności zaokrąglenia, ciepła osłodzenia y, właśnie takiego ostrzejszego charakteru też mogą być składniki, które nadają animalistyczności. To są różne oczywiście animalistyczne składniki, ale też skóra może mieć jakieś niuanse animalistyczne. Niektóre kwiaty potrafią mieć takie trochę przybrudzenia i takie aspekty trochę fizjologiczne, trochę animalistyczne. Ja generalnie za takimi niuansami zdecydowanie nie przepadam. Składniki, których ja unikam i nawet w ogóle nie sprawdzałam nawet kumin. Dlatego, że kumin w zapachach potrafi dawać efekt niestety takiego brudnego, niemetego ciała. Straszne to jest. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Chyba tyle. Jeżeli kogoś ciekawi jakiś składnik, albo od czego zależy, jak będzie pachnieć figa albo sandałowiec, to może temu poświęcimy kolejny odcinek takim składnikom problematycznym i dla mnie bardzo problematycznym, bo w wielu przypadkach te składniki idą w taką stronę, która mi totalnie nie pasuje. A jeszcze powiem taką ciekawostkę. Na przykład, jeżeli mamy rabarbar i chcemy ten rabarbar podkręcić, to się przeważnie podkręca zielonością albo właśnie nawet niuansem tej czarnej porzeczki. Jeżeli mamy jakiś owoc, który dany składnik uważamy, że to nie jest taki owoc z ogrodu, tylko taki bardziej owoc, nie wiem, z jakiejś tam łakoci, to znowuż mówię, ta porzeczka albo zieloność, green, albo różne inne zielenie, ostatnio ten pewien składnik. Nie będę mówić, jakie jest taki trochę no, urokliwa, zielona, wiosenna aura. Także to też warto mieć na uwadze. Czasami mała ilość jakiejś zieleni typu cyprys, sosna potrafi właśnie obudzić rzeźkość, soczystość, podkręcić taką aurę botaniczną, ogrodową jakichś owoców.